Czy jakieś horrenda? 13 do 12 w ciągu pół minuty, tak? Wygrywa Wiesław Herbowilk z Oławy. Brawo, drodzy Państwo, więc szczęście ciągle przy czempionie tego turnieju. On jest faworytem wielu w dzisiejszym spotkaniu zmagań rycerskich, ale ma silnych przeciwników. O, naprawdę. Kulińskiego i Michała Kwiecińskiego. Telewizja. Drodzy Państwo, i mamy już dwóch równie dzielnych walczących. Michał Kwieciński, Herbu Brus, brawo dla niego! Wolna Kompania Najemna Poznań. Jego przeciwnik, Tomasz Kuliński, Herbu Pokora, Chorągiew Mazowiecka, księcia Janusza, brawo! Musimy jeszcze sprawdzić tutaj Brusa miecz, bo jest dość ciężki. Nie chcemy, żeby pourywali sobie głowy. Tomasz Kuliński kontra Michał Kwieciński. Drodzy Państwo. Ale jest, mieści się w granicach przyjętych przez nasz regulamin. Dobrze, panowie. Panowie gotowi? Sędziowie gotowi? Czas. Uwaga. Walka! I rozpoczęli swoje zmaganie. Damy z zadowoleniem pokiwały swymi przepięknymi licami na te pokłony rycerzy. A rycerze pokrzepieni tym sygnałem rzucili się do walki. Stop. Aha, odcięty pasek. Został odcięty pasek w nodze, drodzy Państwo. Tak silny serwis, macie spadają. 2 minuty na naprawienie tego. Walka! I rozpoczynamy starcie drugie. Dalej będzie się toczyło. Stoi. Teraz mamy awarię obu ud. To jest druga awaria. Szybciutko serwis. Panowie gotowi? Walka! Stop! Werdykt przygotowywali, kto zwyciężył. Czy będzie to Tomasz Kuliński, Herbu Pokora? Czy będzie to może szlachetny 11 do 5. Wygrywa Tomasz Kuliński. Brawo, drodzy Państwo! Tomasz Kuliński, Herbu Pokora! Brawo dla niego. On zwycięża to starcie i on jest o kroczek bliżej do finału. Afszant Markowskiego i Wojtka z Kielc. Szanowni Państwo, a w szrankach w czarno-niebieskim szacie bojowej Mirosław Markowski, Herbu Plus 3, reprezentant bojowych chłopców południa. Niektórzy twierdzą, że w jego żyłach płynie smocza krew. Zresztą zobaczycie tylko, jak on walczy, a dodać tutaj muszę, że jest to jeden z najstarszych walczących dzisiaj. Także myślę, że ogromne brawa dla niego.
ale i ogromne brawa dla jego przeciwnika. Brawo! A przeciwnikiem jest Wojtek Gula z Kielc, Herbu Odyniec. Brawo, drodzy państwo, dla Wojtka Guli, również znakomity zawodnik, wielokrotny reprezentant Polski, jeden z dobrych kapitanów piątek Mohutowych. Zanim panowie zaczną, powiem tylko, że jeszcze przygotowują się Cortez i Michał Filipecki. A teraz, panowie gotowi? Sędziowie gotowi? Czas, walka! Walka, drodzy państwo, a panowie przygotowani, a my dodajmy im trochę odwagi, brawa dla nich! Zagrzejmy ich do boju! Stop, stop, panowie! Od kogo coś odpadło? Oj, chyba ich za mocno rozgrzałem do walki. No, to jest na ramiennik, to jest jednak ważna część. 2 minuty na naprawę. Panowie gotowi? Uwaga! Walka! I wznawiamy walkę. Mirosław Markowski kontra Wojtek Gula z Kielc. Oj, panowie. Greg Jędrzej! Stop! 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 Oj, panowie. Panowie, wyskoczyliście poza. Bardziej uważajcie, kiedy krzyczę stop. Dokładnie, ciosy zadane po mojej komendzie jeszcze siłą rozpędu nie będą liczone. Uwaga! Mirek, kolano. Drodzy państwo, walka w formule miecza półtoręcznego to jedna z najbardziej niebezpiecznych form walki, bowiem zawodnik nie może chronić swojego ciała uzbrojeniem ochronnym w postaci tarczy. Również te uderzenia są nieco mocniejsze niż przy... Dobrze, panowie gotowi? Uwaga, walka! Znawiamy i poczynajcie, panowie, poszli. Chyba najładniejsza do tej pory. Proszę państwa, 22 ciosy przeciwko 13 celnym wygrywa Mirek Markowski. Brawo, drodzy państwo, Mirosław Markowski. Brawo również dla Wojtka Guli, który doskonale sobie poradził. Ich jeszcze zobaczymy dzisiaj. To są na razie walki grupowe. Tutaj panowie w tych grupach będą się spotykać każdy z każdym.